Pierwsze miejsce z nagrodą 10 tysięcy złotych. Kto? Granitenia strzela. Pomysł wziął się od tego, że chciałyśmy stworzyć coś nietypowego i oryginalnego. Poza tym mieszkamy w mieście, gdzie granit jest naszym rodzimym kamieniem. Jest go wiele i starczy jeszcze na więcej. Chciałyśmy po prostu udowodnić, że to nie jest tylko zwykły kamień, ale też również piękna rzecz, która służy wielu kobietom. Na przykład biżuteria, którą chcemy i będziemy wykonywały. Co zrobicie z nagrodą, którą wygrałyście? Jeszcze nie wiemy, nie spodziewałyśmy się nawet, że wygramy. Dziewczyny studiują w technikum górniczym, czyli znają się na obróbce kamienia bardzo dobrze i wymyśliły wspaniały produkt, bo faktycznie innowacyjna rzecz, jaką jest biżuteria z granitu, może się sprzedawać nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Panie, które nabyły tą biżuterię, bo już mają swoich pierwszych klientów, były zachwycone. Jeżeli do tego się dorobi dobrą stronę internetową z ładnymi zdjęciami, to może być bardzo duży komercyjny sukces, czyli być może urodziła się wspaniała polska firma, która nie tylko zarobi pieniądze, ale również będzie promowała Strzegom jako wspaniałe polskie miasto, jak mówią dziewczyny, granitowe serce Polski. Jestem przekonany, że wśród nas jest wielu przyszłych Warrenów, Buffettów, ale nie tylko, poprzestawać tylko na takim poziomie, może jeszcze wyżej powinniśmy mierzyć. A tak zupełnie poważnie. Jestem przekonany, że wśród nas jest niezwykle dużo utalentowanych osób. Trzeba w niektórych z nich być może obudzić ten talent, pokazać, że można, że warto. Myślę, że to kolejne pokolenie Polaków, którzy wchodzą dzisiaj na rynek pracy, właśnie uczy się tego, jak brać życie w swoje ręce. Bank Zachodni WBK chce im w tym pomagać. Idea przyszła do nas, bo w którymś momencie przedstawiciele Banku Zachodniego WBK przyszli do nas i powiedzieli: słuchajcie, widzimy, że przedsiębiorczość w Polsce, jeśli chodzi o nauczanie, kuleje. Wasza uczelnia robi to dobrze, może razem zrobimy jakiś projekt. My żeśmy się podrapali po naszych jajowych głowach jako uczeni i myśleliśmy wspólnie z bankierami, że możemy razem spróbować w kilkudziesięciu szkołach w Polsce uczyć przedsiębiorczości nie z książki, ale z życia, czyli w trakcie realizacji projektów. No i efekty były wspaniałe, bo dzieciaki pozakładały firmy, dzieciaki zrealizowały projekty, zarobiły swoje pierwsze pieniądze, nauczyły się tego, czym naprawdę jest przedsiębiorczość. To nie jest nauka z książki.